radio krakow Obiecałem państwu, że pojawi się redaktor Niziński, mój zacny kolega już w studio. Kuba, witam cię, dzień dobry. Dzień dobry państwu, witaj Tomku. Nie jesteś sam, jak tak obiecaliśmy. Publicystyka spod znaku sportu i przenosimy się na drugą stronę błoni. Yy, ale z której strony oni myślisz teraz? Z tej strony. Spoglądając. Okay. <laughs> Michał Knura, Low Kraków, w studiu Radia Kraków. Witaj Michale. Dzień dobry państwu. Udało się dojechać dzisiaj deszcz, zaczął padać nad Krakowem i te korki znowu zrobiły się potężne, ale nie o korkach, Michał, a na początek o Krakowi, bo spoglądając na losowanie w samopołudnie Pucharu Polski, Krakowia zagra z Rakowem Częstochowa. Czy to oznacza, że pomści drużynę z drugiej strony błoń? Myślę, że kibice pasów i zawodnicy i trenerzy o tym zupełnie nie myślą. Dla nich najważniejsze jest to, że całkiem fajny rywal, jeżeli chodzi o szansę na przejście dalej i awans już do finału Pucharu Polski, ale także to, że ten mecz będzie na stadionie przy ulicy Kałuży, to jest niezwykle ważne, jeżeli chodzi o logistykę. Zagrają u siebie, wygrają, awansują super, odpadną troszkę gorzej, ale przed kolejnymi meczami w lidze nie będzie jakiegoś wielkiego zmęczenia, niepotrzebnych podróży. No, zwłaszcza, że kolejny mecz w lidze to też będzie Raków-Częstochowa i też w Krakowie. Tak no to się poukładała... będziemy mieli taki taki tutaj... E... Dwumecz, dwu mecz, dwu mecz. zobaczymy e, z którego, e, która drużyna wyjdzie, wyjdzie lepiej. Na pewno, jeżeli chodzi o takie cele krótkoterminowe, no to jednak ważniejszy jest ten Pucharowy. Michał Probisz mówi, że no, chciałby zagrać na stadionie narodowym, i, i jego piłkarze też to podkreślają, mówią, że nie ma czegoś takiego jak małe i duże cele. Puchar Polski, ekstraklasa to jest mniej więcej na tym samym poziomie. Jeżeli chodzi o cele, jeszcze dzisiaj przeglądałem twój kanał na YouTubie Krew Pod Sport i rozmowę z Michałem Probierzem I, i przypominam sobie o celach, o których Michał mówił ostatnio, tak, że gramy o Mistrzostwo Polski, ale mam wrażenie, że cały czas poprzeczka jest zawieszona bardzo wysoko. Czy Krakowia to jest drużyna na Mistrzostwo Polski? Już teraz? Być może nie. Ale fajne jest to, że trzymają się cały czas tej czołówki, że za 10-15 kolejek nie będziemy myśleć, czy zajmą piąte czy dziewiąte miejsce i odpadną nam już te emocje walki o awans do eliminacji europejskich pucharów, ale cały czas będą się tam kręcić. Ta liga jest niestabilna, jest troszkę przewidywalna w swojej nieprzewidywalności, ale Krakowia jest coraz bardziej stabilna i potrafi, tak jak z Lechią, wygrywać mecze, które teoretycznie są na 0-0. Jest fantastycznie przygotowana fizycznie. Oni między 80-90 minutą, gdy inne drużyny już proszą, rzucają jeszcze wyższy żeby sędzia już tak pokazał, chodźmy do szatni, a oni wtedy, wtedy, wtedy tak dociskają rywala. To pokazali w Pucharze Polski w Bytowie, to pokazali też z Lechią. Czasem uda im się tą bramkę gdzieś wepchnąć, siłą. czasem jest technika i spryt, tak jak teraz dośrodkowanie Hanki i gol Holendra van Amersforta. Także Michał Probierz, i jego drużyna może nie, nie porywają, może nie powodują to, że jak oglądamy ich mecze, to po prostu wciska nas w fotele i mówimy wow, ale Michał Probierz potrafi osiągać Konsekwencja. cele. Konsekwencja. Konsekwencja i osiąganie celu. I to jak na razie świetnie wychodzi. Spodobało mi się na konferencji prasowej odpowiedź Michała Probierza. Po ostatnim meczu z Lechią Gdańsk, wygranym w doliczonym czasie gry, 1 do 0, po tych dośrodkowaniach konsekwentnych z jednej z drugiej strony, na środek do właśnie Holendra. I weszło, i ktoś tam zaczął marudzić z dziennikarzy, że no, jeszcze ten poziom tej gry nie jest taki, jakby chcieli wszyscy oglądać. Ale Michał Probysz jednoznacznie powiedział tak, no, mam takich zawodników, i na to nas teraz stać, więc gramy to, co potrafimy. Nie będziemy jest nic... dostosować no styl gry do materiału, który się ma, tak? Bo pamiętamy Wojciecha Stawowego, który Chciał... uczył takich piłkarzy jak Mateusz Żydko też grać cały czas tą tiki takiej, i oni w pewnym momencie grali, i nauczyli się, ale. Po czasie, kiedy już przestało to dawać wyniki, Krakowia grała cały czas tak samo. I wtedy stawowy stracił stanowisko. U Probieża jest to, jest to bardziej elastyczne. No po prostu najważniejsze jest zwycięstwo i oni potrafią robić piękne akcje, bo, bo takie nawet z lechią były. Akurat bramka nie padła, bo ktoś zablokował, bramkarz wybronił. Ale no, to, co w sieci, to się liczy i to, co potem jest dopisane w tabeli. Powiedziałeś o tym, że konsekwentnie gra Krakowia, jest już coraz bardziej stabilna. Czy to może być taka drużyna, jak nas przyzwyczaja legia, tak? Że gra słabiej, lepiej, ale zawsze jest gdzieś w górnej części tabeli. Podobnie było do niedawna z Wisłą. Czy, czy Krakowia może być taką drużyną, czy już jest taką drużyną? Myślę, że to jak? jeszcze jest w fazie budowy, że jeszcze to, co oglądaliśmy też w tamtym sezonie, jak też fatalnie zaczęli, dopiero potem się odbudowali, że to będziemy mogli stwierdzić dopiero gdzieś za rundę, dwie, trzy. Jak może uda się też przejść jakiegoś rywala w europejskich pucharach. Potrzeba też troszkę wzmocnić, nie ukrywam, Przydałby się jakiś skrzydłowy, bo przy kontuzjach wdowiaka, no, które się już kończą, i, i Rubio Jest na przykład w odwodzie Bojan Sari, no, który, nie ukrywajmy, nie jest piłkarzem na, na drużynę z czuba tabeli. Także tu wszystko spokojnie. Zobaczymy też, co Michał Probisz będzie chciał w zimie zrobić, jeżeli chodzi o wzmocnienia. Zdarzały mu się. Duże nie wypały, ale były też na przykład takie ruchy i wręcz ogromne namawianie, żeby przyszedł Janusz Gol. Tak? I teraz Janusz Gol, jak mówi Czesław Michniewicz, najlepszy piłkarz ekstraklasy, Może troszeczkę na wyrost, ale na pewno Janusz Gol jest, nie wiem, w top. 5, siedem piłkarzy ekstraklasy. No i gol też teraz może dyktować warunki, tak? Niedługo skończy 34 lata. Dostał kontrakt na dwa lata od, od czerwca przyszłego roku, jeszcze 2022. Także to wszystko pokazuje, że jeszcze w tej Krakowi nie wszystko gra i, i błędy pewnie zawsze się będą zdarzać, bo to jest sport. Ale Michał Probysz też potrafi wyciągać wnioski. No i też wnioski wyciąga chyba profesor Filipiak, który jednak teraz potrzeptą nie uległ i przecież myślę, że Michał Probysz co najmniej raz już mógł stracić pracę. No, szczególnie po derbach Krakowa i Michał Probierz też w rozmowie ze mną właśnie na kanale o tym mówił, że, że, że to były klęski po prostu, no bo Wisła rozjechała wtedy Krakowie tak jak chciała i pewnie, gdyby to była zamiana, że to Wisła cupiała, by tak przegrała, to trener pewnie nawet już mógłby nie zdążyć dojść na konferencję, a już miałby tutaj zwolnienie w kieszeni albo, albo w telefonie. Mhm. Do Janusza Filipiaka też taka łatka przylgnęła, który bardzo dużo zwalnia, on czasami podejmował decyzje pod wpływem emocji, ale nie aż tak, jak go malowano. Myślę, że te przesady o jego niecierpliwości były dość mocno na wyrost mimo mhm. wszystko. Znaczy też się uczy pewnie. Też się uczy, no. Jest to człowiek, który Zarządza wielką firmą, też już w słusznym wieku. Eee, no cóż, no, tylko mu pogratulować, że, że wytrzymał to ciśnienie, bo gdyby zwolnił probieża, nie wiadomo, czy jego następca nadal by pracował, czy byłby już jeszcze kolejny, albo dwóch już po nim i, i, i byłoby to wszystko cały czas w fazie budynku. Budowy od podstaw. Tak, teraz mówimy o budowie, budowie i to słowo budowa się pojawia w kwestiach sportowych, a tak sobie myślę od razu o budowie bazy treningowej i wrącznej. I tutaj nie z winy, jak się okazuje, samego klubu, a wykonawcy są pewnie błędy i trochę pieniędzy zostanie utopionych. Czy z czyjej winy to. to ja, ja myślę, nie, nie że rozsądzamy. jeszcze się dowiemy, bo e, tutaj powiatowy inspektora nadzoru budowlanego ma taką specyfikę, że tam dziennikarz musi stać w kolejce, tak jak każdy petent, i złożyłem ja Złożyłeś, i pewnie tak? też tak pewnie też Piotrek tymczas dziennika polskiego chyba też złożył tutaj żeby po prostu Zapytanie. nam dali na piśmie o co tak naprawdę chodziło No bo e, okej okay, może Krakowia powiedzieć że no to ci co budowali e, no zaczęli źle budować albo za szybko bo nie było odpowiedniego pozwolenia tylko że no Krakowia na tą inwestycją mimo wszystko czuwa sama daje na tą inwestycję no 30 milionów złotych do tego dochodzi 8 milionów, 8 milionów z budżetu centralnego z rządu z ministerstwa sportu więc też nie wierzę że że Krakowia nie ma swoich ludzi inspektorów którzy te pewne fragmenty prac odbierają. Nie chcę tutaj rzucać oskarżeń, ale może było też tak, a nie mamy jeszcze zezwolenia, ale wybudujemy coś, prawda, będziemy troszkę do przodu, przyzwolenie przyjdzie, no a inspektory, inspektorzy zauważyli, że coś powstało, co jeszcze nie powinno, ale tutaj mówię, poczekajmy na, na to, na co odpowie inspektora, zresztą, który ma siedzibę zaraz tutaj przy was w radiu, więc wczoraj w kolejce stałem. Ale to jeżeli chodzi o odległość, to do radia to odpowiedzi też tak szybko nie przyjdą, więc się nad tym nie zastanawiaj, czy dostaniesz szybciej teraz odpowiedź. No 14 dni zgodnie z prawem. Okay. Dostęp do informacji publicznej. A wracając do kwestii sportowej, przez chwilę kibice Krakowi cieszyli się z tego, że są, że ich drużyna jest liderem. Kiedy Krakowia może zostać takim samodzielnym liderem, nie dzieląc się już tymi miejscami z nikim innym? No, bo W so, sobotę może... kończy tak, w sobotę kończymy jakby połówkę tego sezonu zasadniczego. Myślę, że taki lider, który nie będzie się zmieniał co kolejkę, ale stworzy sobie 4-5 punktów przewagi, to, to gdzieś koło 20. kolejki, czyli jeszcze być może przed świętami, kiedy, kiedy za nim piłkarze rozjadą się, się na urlopy. Czy to będzie Krakowia? No. Trudno stwierdzić. Na pewno bardzo ciekawy pojedynek czeka nas w Polsku, no bo tam Radosław Sobolewski i no tak. Michał Probierz o ich stosunkach w Wiśle krążą legendy, bo tak naprawdę żaden z nich nigdy nie powiedział jasno o co poszło. Wszystko tak troszkę wychodziło tylko tylnymi drzwiami i to pewnie przesiane przez takie sito, sito plotkarzy. Wisła Płoc przegrała, ale pamiętajmy, że oni kiedyś też już dostali 5-0, a potem potrafili wygrać kolejne mecze, także bardzo ciekawy mecz soboty. na pewno. Panowie podadzą sobie rękę? Może zapytamy o to trenera Probierza w czwartek, <grym> za dwa dni konferencja, ale myślę, że nie, myślę, że nie kończąc już temat piłkarski powolutku, no o Wisłę Kraków musimy zahaczyć, bo jeżeli patrzymy na to, co gra Wisła Kraków, to, to szkoda czasu generalnie. To szkoda i żal, żal, żal patrzeć, tak? Ten wczorajszy mecz z Rakowem z obu stron był, był dramatyczny, ale Raków jednak potrafił coś z tego wycisnąć. No, no Wisła bezradna. Jak popatrzyłem, ile oddaje w ostatnich meczach celnych strzałów, to ostatnie cztery mecze, jak się nie mylę, to jest po jednym celnym strzale. No to, Trochę mało, żeby wygrywać. To, to z, czego, z czego strzelać gole, jeżeli się nie stwarza sytuacji, jeżeli się, się nie oddaje celnych strzałów. Ekstraklasa SA, jak przysyła statystyki, zawsze załącza do nich taką mapę średnie pozycje piłkarzy na boisku. No i na pasnicy Rakowa, czyli tam Musiolik e, i jego, jego kolega e, no byli gdzieś w, umiejscowieni w okolicach pola karnego. Tam, gdzie powinni Tymczasem Zdybowicz był na swojej połowie ten który napastnik, który wyszedł w wyjściowym składnie. No więc to świadczy jakby jak ta drużyna funkcjonuje, że ona rzadko przekracza linię środkową boiska. Co się wydarzyło, jak myślisz? Bo ta drużyna grała jeszcze niedawno. No. Grała, ale myślę, że, że, że tu jest kumulacja po prostu, że tu jest kumulacja e, pecha na pewno, choć nie stawiałby go na pierwszym, ani na drugim miejscu, bardzo nietrafionych transferów, no niestety nie okazało się, że Maciej Storaczyk to jest dżepetto i z takich zawodników jak Niepsu i Janicki e, zrobi coś, co przynajmniej nie będzie się psuło. Niestety do tego, do tych kolejnych porażek, no doszły, doszedł taki jeszcze upadek mentalny też po prostu i, i ta drużyna jest, jest w ogromnej rozsypce i sam się zastanawiam, co to dalej będzie. No bo jak przegrali jeszcze sobotni mecz z Arką... No, i co? Możemy zwalniać trenera jeszcze przed arką, oczywiście. Możemy trenarczyka zwolnić po. Bo jego tego następca dostanie ten sam materiał i do końca roku będzie jeszcze miał tam 6-7 kolejek z tego, co, co liczę. No i, i, i co on biedny będzie miał, miał zrobić? Robić, tak. I organizacyjnie też trudna sytuacja, bo jednak trzeba zapłacić pieniądze gdzieś. Oczywiście. Ewentualnie nowy trener, a wiadomo, że w Kasie Wisły Kraków się nie przelewa. I kończymy już temat piłkarski. Jeszcze jednym zdaniem, bo to obiecałem na Twitterze tak kibicom jest. Hutnika Kraków, są liderem. Są liderem, liderem. Pomijając pierwszą Po siedmiu i ligę. pół miesiącach wrócili, no miejmy nadzieję, że ta forma nie uleci tak jak na wiosnę tego roku i dojadą do końca sezonu, czyli do maja. Trzymamy mocno kciuki za tych, którzy są na prowadzeniu i za tych, którzy mam nadzieję niebawem się pozbierają. Michał Knura, Love Kraków, był gościem programu, o tym się mówi. Dziękuję. Dziękuję, dziękuję Michał, dziękuję Kuba. Za osiem minut godzina 14 słuchamy Radia Kraków.